Przed wami szyderczy skrót filmu o grupie ludzi wysłanych w kosmos, żeby dowiedzieć się, dlaczego zostali stworzeni na takich idiotów. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, odnajdziecie sens życia, a teraz coś w nas zamieszka. No, God, please, no! Gdzieś na tym p***dolniku, po kompilacji stokowych wideo, z UFA wysiada dojebany Sebastian i zrzuca prześcieradło, odkręcając słoik z jakimś gównem, przez które rozpada się jak stara baba i leci na mordę, zaczynając życie na ziemi. No fajnie, ale gdzie w tym wszystkim Jezus Chrystus? Tymczasem w 2089 doktor Niuńka zagląda skałą w dupę, odkrywając rysunek kolesia pokazującego 6 pulpetów, co interpretuje jako mapę i zaproszenie od naszych stwórców. Gdy ktoś chce się wbić na krzywy ryj, to zawsze znajdzie argument. I już 4 lata później lecą Prometeuszem w kierunku, którego nawet scenarzyści nie znają, a David w tanim cosplayu Luke'a Skywalkera podgląda wspomnienia Niuńki, gdy ojciec tłumaczył jej, że wszyscy umrzemy. O, dzięki, przez chwilę o tym zapomniałem. Po czym jeździ samochodem na rowerze, grając w kosza na parterze i ogląda Lorenza Zarabi, farbując włosy na aryjską perfekcję oraz wyciągając z kontekstu cytaty przydatne dla psychopaty. William Potter is not minding that it hurts. Trik polega na tym, Potterze, że ten syf i tak jest lepszy niż obcy przymierze. Gdy sobie już blisko celu, David idzie po szefową, ale ta już pompuje podłogę i pyta, która godzina, więc odpowiada jej, że 2 lata, 4 miesiące i 18 dni. No to już dosyć późno. Więc każe mu wybudzić resztę leserów i zażygani cieszą się, że dotarli na miejsce, po czym z największą rozkoszą zapoznają się bliżej. Mocne kozaczenie jak na typa, który niebawem zeszcza się w gacie. Później blondyna odpala wszystkim PowerPointa nagranego kilka lat wstecz przez Waylanda, starego jak jeszcze nikt nigdy, który tłumaczy, że jest ich pracodawcą i już nie żyje i na pewno nie bawi się z nimi wchowanego na statku, nie wiadomo po jakiej choczym ogłasza, że obecny tu blondas jest dla niego jak syn, tylko niestety nie jest człowiekiem i nigdy nie doceni bycia nim, bo nie ma duszy. To na pewno jego stary. A poza tym całe swoje 450-letnie życie spędził szukając odpowiedzi na pytania, skąd pochodzimy, jaki jest nasz cel, co dzieje się po śmierci. No to ostatnie chyba już wiesz, głąbie. I żeby je odkryć, wysłał tu doktor Elizabeth Shaw i tani zamiennik Toma Hardiego, których zaprasza na scenę i obczaja. Nagrał to 2 lata wcześniej i dodał, jak się na nich gapi. Dobrze, że przeżyli podróż, bo inaczej wyglądałoby to trochę głupio. Po czym Palpatine idzie gdzieś polerować kija, a oni tłumaczą, że w starożytnych cywilizacjach nie mających ze sobą kontaktu znaleźli ten sam piktogram z pulpetami, który ich zdaniem jest zaproszeniem od naszych projektantów, których nazywają inżynierami. A gdy ekipa pyta, jakie mają na to dowody, Niuńka odpowiada, że żadnych, ale wybrała, że sobie w to wierzy. To ja w takim razie wybieram Megazorda. Później blondyna z kijem w kakale stwierdza, że ona nie wierzy w jakich tam geodetów, ale jakby coś, mają z nimi nie gadać i raportować wszystko jej. O, ktoś tu się w nich podkochuje. A po założeniu kapturów doktor Alban zza konsolety sadza sukę na powierzchni księżyca i docierają gimbusem pod gigantyczny kopiec Kreta, wchodząc garażem, gdzie kapitan Kutafon puszcza sondy skanujące, a po chwili trafiają na odpływ Szamba, przy którym atmosfera jest czystsza niż na ziemi, więc od razu zdejmują słoiki, bo skoro na obcej planecie jest powietrze, to nic innego nie może im grozić, prawda? Tymczasem blondyś znajduje próbkę zielonej spermy i od razu pcha w nią łapy, po czym robi pipi pup niechcący, uruchamiając PowerPointa z fiutomordymi biegnącymi w maratonie, z których jeden się wypala pod drzwiami zwodzonymi i znajdują tam jego ciało z odciętym łbem. Rywalizacja o miejsce na podium zaszła chyba trochę za daleko, na widok czego największy kozak we wsi szcza w majty, że on miał tu tylko macać skały, a jak tak, to zabiera irytującego przydopasa i wracają na statek. O, teraz to nagle twój kolega hipokryto. Zgodnie z termometrem do pieczenia indyka okazuje się, że cielsko ma około 200 lat. Nie, 2000. Które jest większe? Po czym Duffy łamie kod PIN do drzwi, za którymi znajdują głowę obcego i posąg ludzkiego ryja, a przed nim pole wazonów z organiczną czarną mazią i gdy wystrój wnętrza nagle zaczyna się zmieniać, Niuńka ogarnia, że musieli zmienić atmosferę w wydychanym powietrzu o co najmniej 0,5 promila. Więc pakują łeb do reklamówki, a David Hasselhoff bierze wazon, gdy Janek ostrzega ich o nadchodzącej burzy, a Blond Such daje 15 minut na dotarcie, bo zamyka śluzę. To dziwne, bo słyszałem, że twoja śluza jest otwarta cały czas, szma... Wsiadają na swoje pierdopędy i pierdopędzą do statku, gdy Niuńka przekazuje mężowi rewolucyjną informację.
No tak, skąd miałby to sam wiedzieć? Już przy samym statku, na progu zwalniającym, spada im łeb, więc Elizabeth leci po niego i zostaje zdmuchnięta jak urodzinowa świeczka. Więc Charlie dojeżdża wózkiem widłowym, którego wichura przewraca, ale jego już nie. Ha. I sytuację ratuje w końcu pan android, ściągając ich holownikiem jak balony z helem, a obrażone jełopy, jak się okazuje, do tej pory łażą zagubione po kopcu, więc doktor Alban obiecuje, że przyjdą po nich jutro. Jeden z nich puszczał sandały skanujące i nadal nie wie, gdzie są? Geniusz! Badając odcięty łeb, dochodzą do wniosku, że to tylko kask i po zdjęciu go okazuje się, że w środku cały czas siedział architekt, ten astrolog, w sensie inżynier. Sądząc po odcięciu, spodziewałem się w środku raczej... Are they all dead or aren't they? What is that on its head? Changing into what? Och, może idź sprawdzić do innego pokoju, czy przypadkiem ci tam nie ch... w dupę. Żeby ożywić imprezkę, wkładają mu do łba szpilkę z prądem, ale później nawet mimo wyjęcia jej zaczyna świrować coraz bardziej, więc wsuwają go za gablotek, gdzie eksploduje. I tak się właśnie kończy wpychanie facetowi do łba głupot. Po czym zeskrobują jego resztki i robiąc testy DNA, odkrywają, że ma takie samo jak ludzie. O kurwa! Zapomniałem włączyć zmywarkę. Dawid tymczasem wyciąga wazon z lodówki i wyjmuje z niego jakiegoś gluta, którym się bawi. Wow, klepsydra. Po czym odłupuje nakrętkę i bierze na palec próbkę, cytując znowu Filipa z konopi. Big things have small beginnings. A później przyłazi z szampanem do Charlie'ego, który chce już wracać na ziemię, bo wyszli na zewnątrz aż raz i nadal nie odnaleźli sensu istnienia. Ja to już dawno bym się powiesił. Po czym roastuje iOS-a, że ludzie stworzyli go dla beki, więc nalewa mu kielona i bezczelnie umacza palucha przed jego nosem, ale jest idiotą, więc smacznie to wypija. Powodzenia przy tej kackupie. Gdy przyłazi później do Elki z różą, dowiaduje się, że ludzie nie biorą się jednak z kapusty, tylko z DNA inżynierów, po czym zaczynają się kotłować. Bo skoro to horror, to na pewno nic złego się przez to nie stanie. Blond chamica przyłazi do Janka, gdy chilluje z Harmonią. Tak, ta postać naprawdę ma na imię Janek. I zaczyna jej sugerować wspólny stosunek waginalny, na co z początku jest niechętna, ale gdy pyta ją, czy jest robotem, od razu zaprasza go do kajuty. Będzie mocowanie. Tamtych dwóch geniuszy trafia z powrotem do sali z wazonami, w których zachodzi już jakaś reakcja i nagle podpływa do nich pozaziemska kobra, więc cztery oczy od razu wyciąga do niej rękę, żeby się przywitać. I owija mu się na niej. Kto by pomyślał? Po czym mu ją wyłamuje i doktor Hoyrach w końcu ją przecina, uwalniając jakiś kwas, który rozpuszcza mu hełmofon, a pan wąż odrasta i włazi typowi do ryja. I tak by w... Tymczasem zamiennik Tomka Hardego sprawdza w lustrze, czy mu tramwaj nie jedzie, zauważając, że ma wokół nowego przyjaciela. A gdy kurz opada, znowu zakładają jajo głowy i ruszają po tamtych gamoni, gdy blondyś sprawdza, dlaczego jedna z sąd się zacięła i dociera do całej hali z wazonami, po czym odłącza Vickers od streamu. Nie ma nic za darmo, pokazuj cycki. Ekipa tymczasem znajduje swoich opóźnionych kolegów już w fazie rozkładu, z czego jeden z nadzieniem niespodzianką. Charlie nagle nie czuje się za dobrze i zaczynają się zbierać, bo dopiero przyszli, a David wchodzi do pokoju z jajcową konsolą i sobie dotyka. Pewnie, nikt nie patrzy, podotykaj sobie cudzych jaj. I odpala mu się kolejny PowerPoint, ch**wie dlaczego i po co i dla kogo i kiedy, na którym widzi, że jeden z kierowników budowy za pomocą fleta włącza system nawigacji, w którym blonda znajduje ziemię. Pamiętał. Ale po chwili nagle pada bateria, a przykładając swój syntetyczny uchlon do pojemnika na bio, słyszy bicie serca i uśmiecha się. Najważniejsze, żeby było zdrowe. Blond ściera się i upiera, że Charlie jest zakażony i nie może wejść na pokład, grożąc mu miotaczem t-shirtów. Na co sam się podstawia, więc spala go żywcem. Zawsze słynął z niezłomnej woli. Po czym Niuńka budzi się na stole, gdy David kradnie jej biżuterię, a przy skanowaniu okazuje się, że jest w trzecim miesiącu ciąży, mimo że jest bezpłodna. Wiedziałem, że Jezus będzie miał jakiś udział. Na co błaga, żeby to z niej wyciągnąć, ale daje jej tylko zastrzyk otępiający i dorzuca, że przykro mu ze świadomością, że jej ukochany zginął podobnie jak jej ojciec na ebole, a wie o tym, bo oglądał jej sny. Ochrona? Żeby ratować obcego, wysyła do niej dwie puszki, ale szczwana lisiczka daje im po łbach i ucieka do samoobsługowej kapsuły operacyjnej, gdzie wybiera wyjmij mi to z kur... tyństwo jak najszybciej i włazi do środka, gdzie laser rozcina jej napęczniały bebzon i maszyna przyjmuje cud narodzin. Gratulacje! To kałamarnica. Zamyka to gówno w środku i ucieka, gdy doktor Alibaba zauważa, że kamera ujaranego cwaniaka uruchomiła się przed ich statkiem, więc natychmiast każe otworzyć wrota i tam zejść, bo mają same dobre pomysły i okazuje się, że akurat ćwiczył robienie sobie autolachy, po czym nagle ożywa jako upośledzone zombie, które po kolei morduje resztę statystów, aż go
podpalają. Szkoda, był najbardziej bezużyteczny. Elizabeth tymczasem przypadkowo włazi do pokoju, w którym siedzi sobie Wayland i chilluje, mimo że podobno miał nie żyć. Nigdy nie wierzcie typowi, że nie żyje, jeśli sam wam o tym mówi. I smęci, że zostało mu kilka dni życia, więc chciałby zagadać do inżynierów, czy nie dałoby się czegoś ogarnąć, żeby jednak nie zdychał, albo żeby ogarnęli chociaż mu jakiś pedicure. No, żadna ziemska kosmetyczka się tego nie podejmie. Po czym Janek Dzbanek dzieli się teorią, że testowali tu broń biologiczną w wazach i wszystko się zesrało, dlatego zaczęli uciekać i oni też powinni. A Vickers klęka Palpatinowi do dłoni i okazuje się, że to jego córka. Tom, Tom, Tom! Mam na to wyjeb! Zakładają mu wspomagać kuś tykania i jadą do Kreta, gdzie Defit łapie za fleta i odpala konsolę, tłumacząc, że inżynierowie wybierali się z bronią biologiczną na Ziemię, bo żeby coś stworzyć, najpierw trzeba coś zniszczyć. Powoli przestaje ci ufać, Blondie. Po czym robi pip-pip-pup, odpalając kapsułę ostatniego inżyniera, który najwyraźniej miał zajebiście przyjemny sen, po czym starzec każe mu zagadać na temat przedłużenia mu życia i penisa, ale się przejęzycza i mówi, że mu starą, a tego nikt w kosmosie nie lubi słyszeć, więc odrywa mu łeb i rzuca resztą jak gównem, po czym Palpatine umiera, mówiąc, że nie ma nic, co głowa Davida potwierdza. I bardzo dobrze. Przynajmniej nie będę musiał stać w jakiejś zasranej kolejce do nieba. Aniuńka ucieka, gdy Whistle odpala swój fotel dentystyczny i zakłada kask, planując już trasę na ziemię. Więc Shaw każe go zatrzymać, ale nie mają żadnego piw-paw, więc Janek nakazuje odpalić turbo zapierdalnie, planując samobójczą kolizję, a współpiloci upierają się, że z nim zostaną. Miło z waszej strony nieistotni statyści, których mam w dupie. Wysrywają po drodze moduł VIP blondyny i ją w małej trumience, po czym uderzają ryjem w podkowę łysego, która leci na dupeczki. Więc biegną cały czas prosto, aż niuńka przypomina sobie o turlaniu, a Vickers zostaje zgnieciona. To jakiś kawał o blondynce na innej planecie? A tamta włazi do jej modułu, znajdując w środku swojego bobasa, który trochę się rozrósł, a zaraz po niej wpada pan skoksowany kark i ją atakuje, więc napuszcza na niego potomstwo, które aplikuje mu rurę do mordy. Za moich czasów facehuggery były o wiele chudsze. Tylko mówię. Po czym zagaduje do niej jeszcze żywy łeb Davida i przekonuje, że są tu jeszcze inne statki, które potrafi pilotować, więc zabiera jego ciało na raty i odlatują w dalszym poszukiwaniu odpowiedzi. No nic dziwnego, bo z tego filmu się dowiedzieliśmy, a trochę później z ciała inżyniera wykluwa się mały alienek junior i szczerze kiełki. Nie mogliście tak od razu, głąby? Moja prawdziwa ocena to 6 na 10. A szyderczy tytuł to... Legion kretynów. Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia!